USA, która właśnie, jak widzicie, mówi coś, a wysyła swoje broni do zabijania cywilów. Brecz z administracją amerykańską, która wspiera ludobójstwo przeciwko Palestyńczykom, cywilnym Palestyńczykom w Strefie Gazy. Brecz z USA, która wspiera morderców, faszystów, nazistów, tak jak widzicie tutaj. Tych, tu są ministrów w obecnej koalicji izraelskiej, która w dalszym ciągu wspiera mordów. Wczoraj słyszałem ich wszystkich. Nie zmienili swoich zdań. Trzeci obraz, popatrzcie tutaj. Ci w jakimś okupacji na całym świecie szpitale zostały zbombardowane. Ci w jakimś okupacji historii było celowano pogotowie, lekarzy, aresztowanych lekarzy wczoraj i przedwczoraj ze szpitala Kamala Odwana w północnej części Strefy Gazy. I pokazywano ich jako zwolenników w nawiasie terroryzmu. Kiedy celowano w szpitale i celowano w szkołach, gdzie ludzie musieli uciekać ze swoich domów do szkoły, właśnie ma bardzo ważny cel. Żeby ludzie nie mieli ani możliwości leczenia, ani możliwości schronienia. Więc gdzie mają uciekać? Gdzie? Powiedzcie mi. Po co wobec tego są prawa międzynarodowe? Po co istnieje humanitarne prawa międzynarodowe? Ludzie, cywilów muszą być ochroniony. A do dnia dzisiejszego ochrona dla cywilów nie ma. Do dnia dzisiejszego ochrona dla dzieci, dla kobiet nie ma. Lecz odwrotnie. Cały czas słyszymy od obecnej administracji amerykańskiej, co daje dowody, że ona stoi za każdy bałagan, za każdy hałas na całym świecie. Szanowni Państwo, kiedy mówiła pani, która mówiła przede mną, opowiadała o Ukrainie. Ja muszę coś wam przypomnieć. 4 miesiące po tej wojnie na Ukrainie prezydent Putin został pociągnięty do Trybunału. Tak czy nie? Tak. Dlaczego zabójców, morderców izraelskich do dnia dzisiejszego są ochronione? To jest pytania. Dzisiaj ma się zbierać Rada Bezpieczeństwa, aby zdecydować, czy będzie przerwa tych mordów, tym ludobójstwie, które Izrael...
będzie oziewany weta amerykańskiego. Dlatego tutaj mówimy o kolonializmie. To jest kolonializm amerykański. Ale okupacja izraelska to jest okupacja kolonialna przywłaszczenia. Dlatego tutaj mówimy, że historia nie zaczęła 7 października. Od 1948 roku, szanowni państwo, Izrael dokonuje swoje barbarzyńskie masakry przeciwko cywilom. Mamy liczyć, mamy przypomnieć wam o tych wszystkich masakr, kiedy świat zaczął mówić, po co tego było 7 października, musi wam i musi ich przypomnieć, że cały czas opowiadaliśmy, cały czas mówiliśmy o zbrodniczy, okupacji, o zbrodniczą koalicją izraelską, która rządzi w Tel Awiwie. Historia nie zaczęła 7 października. Historia zaczęła w 1948 roku przeciwko naszemu narodowi. Brawo! Dlatego podwójnych standardów wystarczy. Już rozumiemy wszystkiego. Już nie możemy po prostu wytłumaczyć naszym dzieciom. Dlatego to wszystko jest. A dlaczego są prawa międzynarodowe? Po co istnieje ONZ, jeżeli nie ma prawa ochrony cywilów? Ale o tym mowa. Przecież sekretarz generalny mówił ONZ-u, Guterres mówił o tym, co się dzieje w strefie Gazy. Komisje wszystkie, które zostały wysyłane z ONZ-u do regionu, mówiły, ale kto sprzeciwia? To właśnie amerykański kolonializm. Ja słyszałem parę dni temu, Izraelczyka, który opowiadał o haniebnej w nawiasie roli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. I wymienił też Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja muszę wam wyjaśnić jedną sprawę. Żeby wszyscy widzieli, żeby wszyscy słyszeli. Wojsko izraelskie na zachodnim brzegu i w strefie Gazy strzela do pogotowie, do samochodów czerwonego, palestyńskiego, czerwonego pokrzyżyca i międzynarodowego czerwonego krzyża. Przedwczoraj słyszeliśmy wszyscy, jak lekarze ze szpitala Kamala Odwana w północnej części strefy Gazy mówili, błagali o wolna! Wolna Palestyna! Kiedy lekarze błagali, żeby Międzynarodowy Czerwony Krzyż ich uratował. Nie było ruchu. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie po to, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie chce, ale wojsko izraelskie cały czas strzela do tych wszystkich samochodów organizacji międzynarodowej. Słyszeliście wszyscy, że
3 dni temu zginął dziennikarz z telewizji Al Jazeera. Zginęło z nim trzech też ratowników. Sam raz błagali to samo. O wysyłanie samochodu ze strony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ale niestety wojsko izraelskie nie pozwoliło, a strzelał powtórnie do tych ratowników i do tego dziennikarza. W sumie mamy 90 dziennikarzy zginęli w ciągu 2 miesięcy w tej zbrodniej wojny izraelskiej. Dlatego z naszej strony mówimy, że to nie jest wojna, to jest ludobójstwo. Kiedy 90 dziennikarzy giną, to znaczy każdy jest celem. A dowodem tego, proszę Państwa, posłuchajcie. Trzech jeńców izraelskich uciekło w strefie Gazy. Uciekli. Nosili białą flagą. Szli w stronę swoich żołnierzy. Krzyczyli po hebrajsku. Pomimo tego wojsko izraelskie ich strzelał, mordował, zabijał z ziemną krwą. Wyobraźcie sobie, czy tych ludzi mogą być Palestyńczycy. I tak właśnie wojsko izraelskie zabija cywilów noszących białą flagą. Więc z czym mamy tutaj do czynienia, Filipie i szanowni państwo? Zbrodniarze, faszystowcy, nazistowcy, mordercy. Dziękuję wam bardzo.